O ciebie? Dobrze? Żyjesz jakoś? Save for your content. Nie. Jeszcze nic nie powiedziałem. Teraz powiedziałeś. Trzy działy first kawie. No nieźle, no to się postarałeś. Mózg nie boli. No i po co ci to było? A masz przynajmniej sobie jakieś zyski? Jakieś pieniądze? Czy tak samo jak ja jesteś w tym fęskawie, jak głupi i nic za to nie dostajesz? A ci, którzy są koło ciebie, zarabiają na tym grube miliony. Masz coś z tego, czyli w przeciwieństwie do mnie masz trochę rozsądku. Proponowałem to intowi. Ja po co? Chyba mapa. Tu dwa zadanka. Useta i Marshalla. Dobra. Jakbym u Marshalla skończył misję. U kolegi stróża prawa. Żeby zdobywcy byli w grupie. Bo ja się zajmuję też działami streamerów. Sobie. I tu nagle powiedział nie. No ale by wyszło na to koniec końców, że Ferskat by nas wykorzystywał, abyśmy nic z tego nie mieli. Założę własny kanał Twitchowy Just Volga. Czemu nie? Przynajmniej te rzadkie, bardzo rzadkie donaty i suby pole coś tam uszczkną na mnie. Czy ty już zamówiłeś? Nie, ale patrzyłem na oferty. Zostałem, potem patrzyłem, czy nie ma czegoś ciekawego, no ale wszystko jest takie drogie. Już kusiło mnie, żeby kupić najtańszą ofertę Nira na PS4 oczywiście, bo PC nie urządzaje. No ale 170 zł to jest mimo wszystko za drogo. Nawet jak na wersję nową, nówkę foliowaną. Także jeszcze się wstrzymuję, ale jestem bliżej kupna niż dalej. Nie, teraz ja się za to wziąłem. Każdy jest równy. Na pewno. Czy aby na pewno? No, koniu. Wieszając Bonnie ma. Halo, przecież Bonnie była spoko. Dlaczego mamy wieszać Bonnie? No, trzeba finkować te ziół. I don't have a clue. All right, but it's gotta be something to do with that government boy. We'll talk to him, find out what he knows. Fucking is. Where is she, Marston? Who? Who? My daughter, you fucking scum! Where's Bonnie? I don't know. I haven't seen her since after the fire. Why? Why? Because she hadn't been seen since yesterday afternoon. You know, I don't think I can cope. If I lose another child. Now, Drew, nobody's lost anything yet. I'm sure she's fine. Oh, Mr. Marshall! Mr. Marshall! Come out, wherever you are! The hell's that? Hey, buddy! That'd be your next looking mare. Even better! Good day, Mr. McFarlane! Get down from that horse, boy, or I'll shoot. I wouldn't recommend that, mister. Not if Drew McFarlane wants to see his Bonnie back in one piece. Hey, Mr. McFarlane! It's a nice girl you got there. Get down from there! You know, part of me's got to thinking I should just marry her myself. Give her a baby and that.
What do you want? That's better. I want Norman Deke. I want him set free. Then you'll get your daughter back, mister. We don't do deals with outlaws, boy. Yeah, you do! Let's not waste each other's time pretending otherwise. Whole government themselves ain't much more than a bunch of crooks. This is the land of opportunity, mister. And I'm giving you the opportunity to get your daughter back before 15 friends of mine take out all their anger and their loneliness on her. Where the hell is she? Where is she, boy? Bring Deke up to Tumbleweed in a couple hours. And don't get no funny ideas, or I will slit that whore's throat myself! You boys have a pleasant afternoon. Jakiś menta. What do we do? We do as he says. You and me, Marshal. Mr. McFarlane. A teraz dumny z siebie jestem. Każdy ma obowiązek hostować. Jak nie to wypieprzeć. No. Trzymasz ich zapyski i bardzo dobrze. Zaczęły się czasy równej tyranii. Popieram. No, no GTA po prostu. Tu jest za mało klatków. No, I ain't happy at all. And I already told you, I ain't with the government. Now you say that, John, but the only thing I know for sure is who sent you. They made me come here. They gave me no choice. That's your federal government, Mr. Johnson. They come down here dressed as cocky as the King of Diamonds, talking a lot of flannel about helping us, about spreading peace and civilization to the West, but they brought nothing but trouble and taxes. I agree with you. Wolves in sheep clothing, all of them. Rob you, then make you pay to have someone investigate the crime on your behalf. People around here have been fooled into feeling protected, when they're worse off than they were before. The fellas I know don't care about people. All they care about is lining their pockets. Oh, panikuń. Why is this sorry son of a bitch so important to them? Norman Deke Williamson's right-hand man. In other words, a glorified errand you boy. You wait, Marshal. I'll be back for you. Bill's standards have slipped. We already filled you with lead once, you ugly Deke's bastard. Deke's the kind of man who's mean enough to be second in command, but too cowardly and stupid to ever be a leader. Don't ever use that line near your deputies. You know, for his sake, they'd best not have laid a finger on Miss McFarlane. Nie będziemy go później zabijać. What is this place we're headed? Już jedną rzecz przewidziałem. Some people say it's haunted. Znaczy w sensie nie od razu w tej misji, a później przyjmy najbliższych. Uwolni się. Oczywiście. Później będziemy go polować, czy go zabijemy. To jest pewne. Let's try to avoid that if we can, Marshal. I just hope you're not taking advantage of the McFarlane, Marston. They saved my life. Gave me food and bed when they had no idea who I was. I owe them more than I can ever repay. That's just they've been through a lot. Well, they're both vulnerable, different ways. I wouldn't have been running in and out of a burning barn to save their horses otherwise. I know you helped, just like you helped me. But you got your reasons for doing it. It's no secret why I'm here, Marshal. I told you the very first time I walked into your office. I trust you. It's just all this business with Blackwater and Williamson and the past. I don't know. Sometimes it's hard not to have doubts. I understand. I never planned to be in the lawman business neither. How is this mess supposed to turn out? Been in an outlaw... O matka, ale się ciężko gra w tym natywnym 720. As I can tell. There have to be rules, Marston. Even you must understand that. Dlaczego ten Lipso nie obsługuje HDMI połączonego z PS-em tylko? Nie rozumiem tego. Znaczy oczywiście, architektura sprzętowa, etc., no ale... Ujde, ciężko jest nawet to ogarnąć. Też muszę się przejściówkami kompaktowymi.
poprawić. Your boy steps out of line, you whack him. He does it again, whack him harder. You're a good man, Marshal. Dobrze, że już się powoli kończy bez wieczek. I już go więcej nie będzie. Z tego co czytałem, Red Dead Redemption dzieli się na chyba 3 akty bodajże. A my nawet chyba nie jesteśmy w połowie pierwszego aktu, więc co nam to zajmie. Bałem się, że tak jak Dezen powiedział, no nie ma szans, żebyśmy skończyli w mniej niż 20 godzin. Szkoda. Bo to jest fajne, tak jest fajna. Ale nie sądzę, żeby bawiła bardziej po 10 godzinach. Po 10 godzinach czuję, że można by odczuć jaką powtarzalność. Ale to wszystko się okaże w pianiu. Zero info. Be exchanging the prisoner for Bonnie in the middle of town. Throw info on news, ale o czym? Keep your eyes open. I sincerely doubt these scum plan to play fair. Fair my ass. You bet. Besides, Norm here is going to be my shield, ain't you, Norm? Be my pleasure. John, you lead Deke into town. Make the exchange. I'm sure it's been nice for the boys to have a whore to play with. Auto aim, najlepszy. W najlepszym streamie, of course. A no fakt. Odkąd mamy tego durnego nowego Pupsona, boty nie działają. Fuck. Jak się chował za osłoną? Tak się chował za osłoną. Daj się mi Winchestera. Dlaczego tu nie ma Wilhelm Skina? O fuck, zabiłem konia. Ale trochę się myliłem. Jak nie będziemy zabijać tego gościa. Sami go zabili. Ciekawe. Znowu konia zastrzeliłem. Tutaj już szykuję pozew. Trafia przecież. Ty mówisz, żeby go dziś nie wkryć, mówi bo coś o ASMR. Pisuje to w ogóle jakaś babka wideo na YouTubie, szepcą do niej. Co? Nie. Robin Hood.
Oglądał 2 godziny szeptanie do mikrofonu, na tak na Discordzie napisał. Tego fetysz, naprawdę nie, nie potrafię zrozumieć tego fenomenu ASMR. Co to jest? To jest raczej bardziej o efekt placebo. Jeśli powiesz, że komuś, że to działa, no to musi działać. Znaczy tak skrytowo w tym efekcie, no ale myślę, że wszyscy wiedzą, o co w nim chodzi. Co zrobicie, jak nic nie zrobicie? Co mi tutaj zawracają na głowę? O co chodzi? Co Elio chcesz? Miłość boską. Chłopie, czy cię popiery dzieliło? Definitywnie. Panie, ogarnijże się. Dlaczego tu nie ma fast travelów? Ale takich już super... super dzisiaj standardowych. Koniku! O nie, dostałem mapę. To teraz nie działam. A w ogóle dzisiaj ten jeden przypomina? Wiesz, jak mówię, gra jest fajna, jest klimatyczna, to jest po prostu GTA. Jeśli lubisz GTA, to będziesz lubił, polubisz Red Dead Redemption. Także no, ja się dobrze bawię przy Red Deadzie, gra jest fajna, jest naprawdę przyjemna. Ale no, mam jedną obawę co do tego tytułu. Że po mniej więcej 10 godzinach naprawdę będę się czuł troszkę znudzony tym. Ale zobaczymy co będzie dalej.
Bo mimo wszystko Western jest zbyt, powiedzmy, taki zamknięty i ciężko byłoby, powiedzmy, tak luźno podejść do projektowania świata, aktywności i zapełnienia tego wszystkiego, niż też w przypadku GTA. To tu mam na myśli. Weźcie sobie chociażby jako przykład. Znaczy, oh fuck. Wiesz co? Ciekawe, co Rockstar wymyśli na 10-lecie z okazji wydania GTA 4. GTA 4 na Switcha? Pewnie tak. Ale nie, po prostu popatrzcie. Tutaj mamy po prostu jedną wielką pustynię. Jak Rockstar zapełni tą pustynię? Ja na jakiś czas podaję napadających bandytów na podróżników, jak widzieliście przed chwilą. Daję jakichś takich gostków, którym możemy pokazać, które dadzą nam takie jakby krótkie misje podopoczne. Jak na przykład było w GTA 5, gdzie mogliśmy spotkać na przykład paparazzi i mu pomagać w misji, czy w jego zadaniu. Więc to jest podobnie, tylko że no jest... Znaczy wiem, że tu nie może też jakoś zadanie przesadzać. No ale mimo wszystko... Ja wiem, że twórcy chcą troszkę tutaj na klimacie zachować, a czy dlatego nie przesadzają jakoś specjalnie. Ale to już... No, 10 na 10 to nie jest. Ale gra jest naprawdę przyjemna. Jeśli miałbym ją w tym momencie oceniać... Jaka szkapa ma tulo. To dałbym jej na spokojnie 8,5-9. No przede wszystkim ma klimat. I czuć od niej taką GTA-owość. No ale z drugiej strony, no, jest jeszcze ten, jest jakieś poczucie, już za chwilę skończymy PS3 i czuję się taką niecierpliwość, taki popęd, że chce się to jak najszybciej skończyć. Więc też nie mogę jakoś specjalnie się rozkoszować tym wszystkim. Po prostu chcę mieć jak najszybciej z głowy PS3. Dlaczego to też, no, tak zaniża troszkę to poczucie do biegi. 10 na PS4, oj, zdecydowanie tak. Tym bardziej, że kupiłem wczoraj Horizona, który jest podobno uważany za jeden z najlepszych gier tego roku. Niektórzy uważają, że to jest gra roku. Wątpię, żeby tak można było tytuł nazwać, ale na pewno jest to definitywna gra roku, jeśli chodzi o PS4, o konsolę Sony. Ekskluzywy. Bo na PS4, na PS4 jest masa dobrych tytułów, które by się chciało ograć już teraz. Z drugiej strony też jeszcze chciałbym ograć sobie Assassin's Creed Origins, które dzisiaj załatwiłem, ale to już na PC-cie. Ale nie chcę grać więcej niż 3 tytułów na raz. Dlatego im szybciej skończę Red Dead Księcia Persji, tym lepiej. Już po prostu chcę mieć z głowy tą PS3. Oczywiście to były dobre, fajne perełki, na przykład Heavy Rain, Metal Gear Rising, ale chociaż Metal Gear Rising był multiplatformowy, więc tutaj to możemy wspomnieć, dać mimo uszu. No, ale były dobre tytuły na PS3. Tylko szkoda, że można ich policzyć na palcach jednej ręki. Horizon to jest jeden z najlepszych eksów, jakie kiedyś wyszły. Nie wątpię. Tym będzie, że kumpel, który gra na PS4 Pro, na telewizorze 4K, Ultra HD, HDR, 60 cali, 4K, to mówi, że no, ja wygląda fenomenalnie na tym. I nawet bez tego wygląda świetnie. Jak patrzę teraz na ten blur w Red Deadzie i ten sam efekt, który był w GTA 4 na PS3, to źle się czuje. No akurat ten taki blur, jak to mówisz, to faktycznie, no... Nie wyszedł specjalnie. Yo.
mogliby dać na picykę. Mogliby, mogliby. W sumie zastanawiam się, dlaczego tego nie dali. Dlaczego nie dali na kompa? No, przecież jest ten sam silnik, co GTA 4, czy Max Payne 3, a te gry wyszły na... Wyszły właśnie na PC, więc nie rozumiem, co stoi na przeszkodzie. Skomplikowanie, powiedzmy, produkcji. Czy ciężko tak przekonwertować? Nie sądzę. No, tutaj możemy też mówić, że no, koszty konwersji będą wyższe niż koszty, niż też zyski sprzedaży tego remasteru czy konwersji. Ale to jest gra Rockstara, on gra by się zwróciła i to dwukrotnie, co najmniej. Znaczy, nie potrafię zrozumieć przeciwwskazań. Dlaczego miałby Red Dead nie pojawić się na PC-cie? Tym bardziej, że ktoś czuje, że wersja PC-towa Red Dead prawdopodobnie by przebiła łączną sprzedaż na Xboxie i PS3. Jeden czasami nie wspomniał, że coś było zakłonne w kodzie i bali się porażki GTA 4. Nie wiem. Dobrze, bye. On nie obdarza jej Dezeno, bo podobno ty też nie jesteś chudy. Nie wiem, plotki słyszałem. Jesteś przewidywalny demon. Porażki konwersji na PC. Porażki. Ale mimo wszystko powiem sobie szczerze, no, to jest Rockstar. Rockstar i porażka nie sumują się. Nawet jakby zlecili konwencję jakiejś zewnętrznej firmie, to i tak by się sprzedało, i tak byliby na plus. Just unimaginable riches and such like. A spark of hope that lit a rage and fire I can't put out. I thought as much. Another treasure hunter. Jeszcze w M-Kim jeszcze. O, jeszcze. Oh, I lost it all, partner. My wife, my children, my business. Jemu jest tak gruby, że jego obecność wyczuwana się w ulicy. There. W ogóle o co chodzi? Kim jest ten gościu? Spotkaliśmy go, pogadaliśmy z nim, ale w ogóle nie zwracam uwagi na to, co gadają, na to, co w ogóle robią. Po prostu przytrzymałem X-a, który jest wyrównywaniem prędkości do naszego towarzysza, no i czytałem czat. A gra sama się grała. Także nie wiem specjalnie, o co chodzi. Demon, ale ty śmiesznie wymawiasz słowo brzuch. Leave them away from the shack and out of sight. Somewhere out past that hill. This is one god awful assignment. I know. This place is deader than a side of bacon. Don't you lay a finger on them horses, mister. This is as inconvenient for me as it is for you. Fuck, zablokowałem się. Let's see what this is all about now. Let's go. This way. I will track you down, son. Ktoś pisze wymawiać słowo Barbary. No wiem. Dlatego wszyscy tu śmieszkują. Yeah.
I co, to ja zrobię się tym złym, ja chcę być tym dobrym. Nie wiem, daleko do końca gry jeszcze? Co im sensowny system pościgu, co nie? No tak średnio bym powiedział. Ale w sumie moglibyśmy skończyć tego PS-a trójkę. Było bez głowy. Dzisiaj będzie trzeba jeszcze troszkę pograć w księcia PS. Mam nadzieję, że dojdzie do 50% gry już. Get away from me! Who the hell are you? You ain't the damn law. Co za bullshit. This ain't none of your business. Let me go, I'm begging you. You must be stupid trusting that crazy bastard. Co za bullshit. Co za bullshit. Thank you.
No. Wróciłem. Bo mnie nie było, jak ktoś nie zauważył. Ale jestem. Niestety, jak to mówią, był przypał. W sumie w ostatnim czasie jest sporo tych przypałów. Zdarza się. Jeszcze troszkę bakteryjek sobie wypiję i lecimy dalej. Na chwilkę mnie nie było, to na pewno. Jest tak z 15 minut, coś koło tego. No nic, czas wznowiony, lecimy dalej. Seth lost his mind a long time ago. Seth did sell his own mother. Moses, you son of a bitch! Where's my damn map? Damn you, Seth! Damn you, Seth! You've always been a twisty little... Daj prawdę. Wierzyłem w was. Widziałem, że dacie radę. Then I'm gonna cut you up piece by piece. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. I suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston! I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. No gościu jest troszkę szalony. It's an odd fellow's rest. Get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. You got pissed yourself, Moses. Those deputies went and put a bounty on your head. Best we clear it now. Don't need the law on our backs. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with the Moses. Come on, we can pay it off in the telegraph office. Come on, ain't no time to be wasting. Mogę płacić nagrywasom? Jakie plany na dzisiaj jeszcze? Prawdopodobnie będzie jeszcze na pewno będzie książę PSC, na pewno. Spróbuję dojść mniej więcej do 50% gry. Jestem bodajże w 24% mniej więcej. Tak więc to da nam półtorej godziny, 2 godziny gry. No a później, jeśli starczy nam czasu, to prawdopodobnie Gothic 2. To się okaże. Ale na pewno Red Dead Redemption i Książę Persji to są pewniaki, jakie dzisiaj będą. Czy też są już. I zniknął za skałą. Dobra, kolejna misja, o jakiego tego Williego, czy jak się go się nazywał. Tego naciągacza. No Jan, ale ja już bym chciał skończyć tą przeklętą PS3-kę. Ja bym ją w końcu z głowy. Siedział, zacząłbym Assassina Origins. Może poza MGS-em ją przejdę? Nie wiem jeszcze. Jestem jak Watch Dogs, chociaż Watch Dogs 2 jeszcze nie skończyłem. Nie ukończyłem. Więc może najpierw skończyłem Watch Dogs 2 i dopiero później zajmę się Assassinem? Zobaczę. Chociaż zastanawiam się. No? Zastanawiam się w jakim kolejnym. W jakich czasach następnych. Umiejscowią kolejnego asasyna. Są plotki i to takie dość autentyczne, że kolejny asasyn będzie się rozgrywał w Japonii.
udanej Japonii. Samuraje i tak dalej. I ninja. Myślę, że ludziom by się to spodobało. Gry z DS-a. Nie no, DS-a to nie. W sumie DS-a można by kiedyś odgrać. A DS-ie fajne się gierki znajdzie... pojawiały. Na Hemini tu bym obgrywał gierki z 3DS-a, ale... No ciężko jest z przełapywaniem obrazu. Zainteresowani pewnie wiedzą, jakie to są problemy. No ale lekko nie jest, tyle powiem. Teraz wtedy jak wychodzi gier od twórców Infamous od Samurai. No, Ghost of Tsukishima, czy cokolwiek się nie nazywa. I prawdę mówiąc, jestem troszkę zainteresowany tym Ghostem. Może być dobre. Ale nie, to już czuję, że właśnie teraz... Te całe samuraje, te feudalne Japonie będą topką w grach. Będą dość topowe. Tak mi się to wydaje. Będzie kolejny taki, powiedzmy, gatunek, który będzie teraz dość popularny. Możemy patrzeć to już po poprzednich grach, na przykład Nioh miał dość, powiem, popularność. Ghost of Tsukishima wydaje się też być dość obiecującą grą, na którą dość sporo osób czeka. Głównie ze względu na to, że za ten tytuł odpowiadają twórcy Infamousa. No więc się nie zdziwiłbym, jakby Ubisoft też w zasadzie umiejscowił nowego Assassina w tych czasach. No to mogło być naprawdę Shurima, Ghost of Shurima. Jezus, nie wiem, nie znam tych nazw japońskich. Shurima. Ghost of Shurima? No way, czekaj. Ale muszę zobaczyć. Jeśli no, ta nowa gra nazywa. Sucker Punch. Tak się... nie. Tak się nazywało to studio? Nie wiem. Tak, Sucker Punch. A faktycznie jest Ghost of Tsushima. No jest Tsukishu. No ale coś kojarzyłem. Coś dobrze kojarzyłem, że coś z tym CT jest. Tsushima. Ghost of Tsushima. No cóż. Ale to jest... W zasadzie nie wiem, jakie będą podstawy gameplayowe tego całego ducha. Że będzie coś a la Dark Souls, czyli gra oparta, powiedzmy, na wymagających zmaganiach. Czy to będzie jakiś slasher a la God of War, czy to będzie... zwykła gra TPP w stylu właśnie Infamousa, czyli otwarty świat, po którym możemy chodzić, mamy do takich zwykłych przeciwników, umiejętności, zdolności, etc. Wszystko zależy tutaj od gameplayu. Bo na przykład gry a la Dark Souls mniej do mnie przemawiają, to powiedzmy gry typu slasher. Ale mówię wam, feudalna Japonia będzie teraz dość popularnym settingiem. O, mój koń nie goni. Jakieś wyścigi, o nie, najgorsza rzecz.
Nienawidzę wyścigów. Rockstar robi najgorsze, najtrudniejsze wyścigi. Nienawidzę wyścigów od Rockstara. Zawsze są trudne. Mam nadzieję, że one nie będą się pojawiały często. Need for Horus. Always Wanted. To jest moja ulubiona część NFHasa. Jej, udało się. Hell of a race, mister. I'll take care of this cart for Mr. Wes Dickens. Come on, John. I suggest we beat a hasty retreat. Right, best remove ourselves from the stage. Let's go to the Mario Kart. Sir, well done. Having you as a ringer has netted us a fine profit. We seem to be wasting time, old man. Oh, patience, my friend. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor. We need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish? Yes, he's an interesting kind of fellow. He usually can be found in Armadillo or some other town around here on some Bacchanalian revel or such. Great. An alcoholic arms dealer. What could be better? Oczywiście. Alkohol i broń. Co to nam daje? Irlandczyka. Mapka, kogo mamy bliżej? Tutaj w Armadillo mamy tego, no to pan West. No co ten efekt zbrojowania aż tak nie przeszkadza? Czy ja wiem? No tak czy tak jest irytujący. Outnumbered. Would you mind lending your gun?
I hate you, mister. There you are! You and me, friend. You and me. Tak jak GTA, jak wybiła się pochmurna pogoda, to wszystko wygląda nawet ok. Jak wyjął słońce, to czasami to przypominało Kupsko. No. O matko, do Armadillo mam jechać, naprawdę. No dobra, no. Chyba to nie jest mi po drodze, bo chciałem z tym Westem załatwić misję, no ale dobra. Ale tylko te podróże są takie nudne na dłuższą metę. Ja mówiłem, no klimat klimatem, no ale... Klimat... Można budować też inaczej niż ciągłe dawanie jakichś długich podróży po pustkowiach. Jasne, w pierwszym etapie gry chciałem poczuć ten klimat. To jest jak najbardziej akceptowalne. Dłuższą metę niespecjalnie. No, Capture Card za 2600. Ja pierdzie, naprawdę. A kiedyś jak sprawdzałem na te, powiedzmy, przechwytujące urządzenia, to nie kosztowało aż tak dużo, chyba za 300-400 zł. Ale to było parę lat temu. Nie, nie za dużo was. O, Wilhelm Spiel. Za Wilhelma zawsze oczko w górę. Jezu, daleko to Armadillo jest? Czy... O, tyle powiem, że no twórcy się nie napracowali przy tworzeniu tej mapy. Pusta mapa z wybałuszeniami i postawionymi wszędzie kaktusami. Ja, no przecież ja taką mapę mogę zbudować ją w 2 dni. No i w sumie też pamiętam, jak właśnie bawiłem się level designem biowym. Pożyło się mapy. Nie wszystkie, powiedzmy, przeszły i nie wszystkie pojawiły się w grach, ale... No cóż. Tak to jest, jak się tworzy zbyt ambitne mapy. Jedna mapa była tak ciężka, tak trudna podobno w przejściu, że no, zrezygnowano z niej całkowicie. Dobre czasy game devu. Prawdę mówiąc, z chęcią bym jeszcze sobie tak potworzył. Akurat level design to było to, co mi się naprawdę podobało.
Jak nie potrafię programować, jak nie potrafię, nie wiem, niczego. Tak, level design naprawdę... Level design mi całkiem dobrze wychodził. Fajne mapy tworzyłem. To nie w pokera tu grałem. Idziemy grać w pokera. Lepiej, a zjebam się kiedy do drugiego monitora. Dzisiaj wszystko się psuje. Dzisiaj nie wali, no właśnie. Niespecjalnie mi to się przyda. Raczej dam sobie spoko. Mam nadzieję, że nowy przyjdzie do czwartku. Język fizyk, jak to mówią. To może być street, jak się pofajci. Ale pobawię się w ten sposób. O kurde. Ajajajajaj. Kurde, no mój blef się niespecjalnie udał. Ale cóż. Zastrzel go. Nie no, ja tu giem jako doby, to nie. Dobra. Pogadajmy z Irishem. Irlandczykiem, który lubi alkohol i broń. No tak. Yes, boyo. You messed up properly this time, didn't you? You little paddy bastard. You thieving McCunt. You got it all wrong, Welsh. All wrong. It was French, I promise. He said he was going to rip you off. Now he's ripping me off. Here, keep on talking there, Irish. In about 15 more seconds, your whole world's gonna turn black. What's up, boys? Fuck off, boyo. This don't concern you. When a man with a sing-song voice tells me to fuck off, it always concerns me, boyo. Look here, this Paddy bastard stole our gun. Tried to steal our horses. Law's clear on the matter. I never stole nothing, sir. Never did, not in all my life. That French cunt is playing with the Welshman's tiny and ineffective mind. Hush your mind. Anyway, you all got horses now. No one needs to die. Leave him be. Who do you think you are, Boyle? The bloody cavalry? Your voice is really starting to get on my nerves, Boyle. And you're getting on my nerves. Yeah. This is what happens when you poke your nose in. Boyo. Mr. Nigel West Dickens said you'd help me locate a machine gun.
And since I just saved your life... Oh, I can't thank you enough for taking care of those two degenerates. Untrustworthy, poor in personal hygiene, lacking in the finer qualities of a gentleman. What about the gun? It'll be my pleasure. She's magnificent government issue. It'll be a bit of a ride, but we'll get there soon enough. Follow me, fella. Let's get this over with. The saloon's calling me. This is turning into a hell of a day. Da, dawaj mi ten karabin. What's your name, friend? John. John Marston. Stroke of luck, you came along, fella. I thought I'd drunk me last breakfast there for a second. Who were those fine specimens of humanity? They was me only friends in the world. And boy, am I glad to see them bastards dead. We all met on the boat over a few years back, we did. Thick as thieves ever since, and that right there was the problem. No i znowu. Ja, czyś tak ja... Never trust a Welshman, me pa always called me. And he got his throat slit, so he should know. The kind of fellows who was stealing... Chyba dlatego właśnie nie przychodzą za Westernami. One wydają się być takie... suche. Not far now. The Tevan bastards are holed up at the cabin by the lake. Can't wait to see the look on their faces when we flash in there. Mieli takie suche gardło właśnie. Nie mogli go przepłukać, ale musieliście z nim tak żyć. Jednocześnie gilgotali by was, nie wiem, piórkiem po brzuchu. To jest właśnie takie uczucie. Nie bez spoko. Ale z drugiej strony, no... Kurde, no, chcę wam się pić. You can make quick work of those fellas if they give you trouble. Gun stored just inside that shack. What about you helping me out? I'll cover you from the ridge. I'm better from long range. It'll be a piece of cake, fella. Trust me. Welcome here, mister. Move along. Are you deaf or plain dumb? Get the hell out of here. God damn it! Easy peasy. Didn't see me, did you? Kiss me. No cóż. Zdarza się i tak. It's not here. That lion sack of shit. No cóż. Irlandczyk, czego się spodziewałeś? To jest Illa. Dobra, lecimy do Eski. Jak ja przeżyję 2-3 dni bez drugiego monitora? Oj, będzie. Będzie problem. Lepsze pytanie, Dezen. Jak ty żyjesz bez trzeciego monitora? Łotka. Łotka. Nie poszukajesz zwłok? Nie, chce mi się. To jest kilka... Przeszukajcie wszystkich, to będzie minuta, dwie minuty. A każda sekunda się liczy. Jeśli chcesz skończyć PSA trójkę, tak najszybciej. A ja sobie chcę to skończyć jeszcze w tym miesiącu. Tyle fajnych tytułów na PS4, które chciałem już teraz objąć. Ale muszę się użerać z tym PS3-ką. Jakby mówiłem, no ten Red Dead Redemption jest dobry, no ale on jest tylko dobry. On nie jest rewelacyjny, to nie jest arcydzieło. To nie jest jakaś bardzo dobra gra, to jest po prostu przyzwoita
Dobra. Ja. Ja mam miejsce na trzecim. Hey John. Hey partner. You what you need? Ready to help me? Not quite. Not quite ready. You see, I wasted a bunch of time looking for that last bit of map. And I got to thinking, Moses was a liar. And I imagined myself doing all kinds of unpleasant things to his corpse. And then I realized... Realized you were sick in the head? You needed to move on with your own limited time on Earth? No, partner. I realized Moses were no liar. The issue was Aiden O'Leary, who said he had the body. Aiden died in that flu epidemic, and the bodies weren't even buried yet. Got the body sitting in the back of that wagon behind you? Yes, sir. You're not even gonna wait until they're buried before you... Well, they don't care, do you, boys? Honest folk off to a better place. Apart from that Aiden O'Leary fella. Już się chyba szalony. Nie jestem pewien, ale mam takie przypuszczenia. Odsuń się od niego. On jest szalonym homosiem. Jest z mapofilem dodatkowo. Let's go! We ain't the only ones with an interest in these here fellers. All right. I know a secluded spot where we can search these sleeping beauties. Ale po kolei mu ta mapa. Jakiegoś skalbu? Keep to the left. We don't want to roll through town with these bodies. Where are you? Come on, don't be shy. What did you say? I didn't say nothing. Are you talking to them? So what if I am? I feel less alone with them than in a crowd of people. Damn it, mister! I told you not to drive through Armadillo. Move, damn it! Someone's gonna call the marshal on us. Come on. They're coming after us. Get us out of here. Fast as you can, partner. I'll search these bodies as we go. Dang. We're sitting ducks. Let's go. Where's them horses? Hey, you hands. Well, I ain't gonna go easy on you. Move them horses, damn it. Can't you see we're in a rush here? Hey, this fella's a little right. Then he's got something on. Easy peasy. Going on a little trip. No need for money where you're going, friend. It's been a pleasure meeting you. Come on now. Play nice, my lovely. This won't take long. See? We're one big happy thing. Well, look at this. Some elixir. Keep touch, old pal! Go left here, partner! You be my friends. Woo! A bottle of elixir! Thank you, my friend! Elixir dostał, o ja! Przesuń się, kolego, elixir. Go left up here! Znalazł mapę. That's where I was headed. It's fate. Keep going. We're almost there. Come
Ops. Finally! Months of searching! I'm gonna be rich beyond my wildest dreams! Maybe then you can take a... Thanks, mister. Spoko, spoko. 50 zł. Figure this out. I'm gonna be rich. When you're done with that, get over to Fort Mercer. I need you inside that place. After I find my treasure, mister. A tego skalibu pewnie już nie będzie. O, dobra, mamy go z głowy. No nie, nie mamy go z głowy. My jeszcze jedną misję z nim. No, w zasadzie jest już tutaj. Także będziemy mieć już z głowy tego szalonego mapofila. Today? Oh, the old silent treatment. Oh, oh. That's quite a stench. Hey, Seth. Seth, come back here. Nie wiem, ale dlaczego, ale mi strasznie przypomina Golluma. What? Over there? How you doing? I'm good. Well, see you later, partner. Where are you going, partner? Nowhere. Okay. Nowhere wouldn't happen to be where that thing you're looking for is kept, would it? No, sir. No, sir. Come on, partner. Okay, I was just fooling. Partner, you know, the thought of that treasure does funny things to me. According to the map, it's somewhere in that big abandoned house. No dobra. Come on now! It's an ambush! Dubious as they look, I figure they must be with you. Think you can just walk in here? I was right. You are slow. Sneaky sons of bitches! I don't want to die out here. Think you are? I did all the work. Got it. I see you. You're really working me into a lather, mister. Don't leave any alive. Annoying, prick. Chances to walk away. Peta. No i peta. Co do ptaszków sobie nie można strzelać. Oczywiście, tylnie wejścia są zawsze otwarte. W tym przypadku pytanie... Here
Czy jeszcze strzelam do Meksykańców? O Janu, tam byłby dumny. Podłączyć pada. Finally, I see the light at the end of this very long, long tunnel. Just gonna be rich after all these years. It's silk sheets and Parisian whores from now on, mister. Sure, whoever that belonged to treasured it very much. Stupid liars. Those stupid chicken shit maps. Making a damn fool of me. Czyli to wszystko oko. It's a glass eye! Stop with the tears and help me with Williamson's gang. And you can come up with another excuse to go exhume one of your old friends. Dead man's treasure ain't done me no favors. Sure. Sure. I'm ready for the living. I'll see you and Mr. West Dickens over at Fort Mercer when you gentlemen is ready. Czy zbieram sobie w skrócie armię wolków, z którymi uderzę na twierdzę, co? No, ekipa świetna. W sumie polutować ich można, bo mam mało amunicji. Dobra, co my tu dalej mamy? A i wiesz, że jest najbliżej. No dobra. Płotka. Płotka. Ciekawe, czy dużo mi tych misji zostało. Przynajmniej jeśli chodzi o ten akt. Let's go.
Kurde, płotka. Płotka. Who do you hunt? I see you. Get away from me. Right here. No tak. Where's that machine gun, Irish? Oh, Mr. Marston. I found one. Found us one, Irish. We're in this together. You, me, and an assault on Fort Mercer. I'm the guy that saved you from getting killed back there. And who you owe your life to, remember? Not really. Happens to me all the time. You don't want it to happen to you again, do you, Irish? No, friend. I wants to buy you a drink. I wants to tell you how much you means to me, how special you is. And I want to tell you that if you don't produce a Gatling gun within the hour, you'll wish you'd been killed back there. It's the whiskey, sir. It gives me the memory of a newborn babe, as innocent as can be. And it makes me violently angry. Shall we go look for that gun, sir? Yes. Let's do that. Come on, Dad. We'll find your precious gun. Dlaczego tu są dwie płotki? Dwie płotki. I love me faithless Flora, the lily of the west. You're not gonna pass out on me, are you, Irish? Me? No, I'm right as rain. Or at least somewhere stuck between fair and meddling. Well, you're gonna be stuck somewhere between dying and dead if you try to cross me again. It weren't like that at all, feller. Me intentions were pure. I swear it on me poor mother's life. I just gets a tad confused from time to time. Honest mistake. If there's any more confusion, I'll finish what your friends in Armadillo started. Jesus, you're an impatient bastard, aren't you? Where's the gun, Irish? I hear some miners been blabbing about a machine gun they found. Apparently, they got it stashed up at Gaptooth Breach. What do miners want with a machine gun? Shoot it at somebody, I suppose. Or sell it. I don't know. Never been down a mine in all my life. Sounds real fishy to me, Irish. I've just about had it with you and your games. You and Wes Dickens are so crooked, you can swallow nails and spit out corkscrews. Maybe if you was more cordial with folks, they might be better inclined to help you. I saved your life, and you repaid me by lying, nearly getting me killed. Not far now, Johnny. We should go around the side of Gaptooth so the miners don't see us coming. I still don't know what miners would want with a machine gun. Miners are always fighty bastards. Spend too long without daylight and doxies, and it starts playing with your mind. I never heard so much shit come out of one mouth. Only telling you what I heard. Oh, and we'll need a wagon or something to get it out of there. That gun's heavier than sin. So how was I supposed to move it by myself last time? Two-faced little bastard. Gia! Here we are. Let's stop here a moment to get a lie of the land. Stop, damn it. Ja się buszy. Ten cały namiot. The entrance is plain to see, and there's a shaft them bastards use to haul out heavy ore. You, can use that lift to get you and the gun to the surface. I do it all myself, but the mines play havoc with me sinuses. I'll find us a fine place to hide these horses, and then return with a borrowed flat wagon.
I'll meet you at the mouth of the mine shaft. And Irish, I strongly advise you don't run off this time. You must be lost, cowboy. This is private property. Open fire! I ostatni w piękny jest topkiem na Mołotowa. Kurde, czuję się z tym źle, zabijam góry niemików. Ale zachowanie ciała stoi na wysokim poziomie. Ragdoll całkiem. Z tym się kłócić nie będę. Ten to gier Rockstara, więc jest opracowana. Tak mówisz? Ha. Mówisz masz. Gdzie się z tym czuję, że muszę strzelać do golników? Bardzo źle. No w GTA 5 trochę to biedniej wygląda. Tak? Co dawno grałem... GTA 5 dawno grałem, więc... Ciężko mi coś powiedzieć. Więc to specjalnie pamiętam. No debil. Zupełnie widzę różnicę w jakdolach między Red Dead Redemption a GTA 5. Tak mówisz? No cóż. Do Szwecji go wyrzuciło. Jest i Gatling. O, rany.
Aj, biedna główka. Ja mogę tylko pospieszyć. Ech, no dobra. A bo nie możesz, nie wiem, wziąć skrzyni do ręki i pobiec. Łooo, postaje. Your carp's being hauled up this lift. Load up and I'll engage the gears. Ciekawe, co takiego ich podnosi. Muszę znaleźć jakiś mechanizm. There she is. What a beautiful weapon. God's own gun. Ain't that the truth? I got us a borrowed flatbed. Maszyna palowa. To by wszystko tłumaczyło. Kostel, no dobra. Może jakoś to rozmaicili. No dobra. Zaliczyliśmy. Czyli tak, mamy jeszcze misję dalej tego Irisha i Westa. Domyślam się, że ta misja Irisha będzie ostatnią misją jego. Ale. No i pojadę sobie do punktu zapisu, to na pewno. Także dajesz płotka. Będzie wcześniej punkt zapisu, czy nasz Irlandczyk. Od tego zależy, co będzie dalej. Się mięczało. Kuski. Come on.
Oj, ale naprawdę, to jest takie nudne. Naprawdę jest... specyficzna gra. Tylko dla fanów gatunku. Dla fanów westernów i... dla psychof... O, fuck. Dla psychofanów GTA. Na całej wierszy to jest takie... Nah. Także niespecjalnie dla mnie. Czekaj. Gdzie ja jadę? O, matko przynajświętsza. Daj Madillo aż. Sami za często powtarzały się te napady. W pewnym momencie przestałem zwracać na to uwagę. No to jest właśnie... jeden z grzechów gier z otwartym światem. Że to, co z początku wydaje się urozmaicać zabawy, męczy, bo jest zbyt powtarzalne. A nie ma tu szpiki, podejrzewa, jak się rozbija ognisko? Da się takie coś zrobić? A, miałem do Armadillo jechać. Także tak, save'nę sobie w Armadillo. Jeszcze z moją mieszkanką. Dobra. Przede wszystkim... amunicja. To mogę sobie outfity zmieniać, tylko że... no nie ma ich specjalnie dużo. In the single player get to the flat piece of land. Away from the road of water, hit the back. So depending on system, and choose the campsite from your kit to camp. Oh, a to wam muszę kupić w sklepie ten kit kampowy. Także zajmę się tym, ale to już następnym razem. Bo styknie tego na razie.